W tym odcinku poznasz produkty spożywcze, które niewłaściwie przygotowane mogą być bardzo szkodliwe dla Twojego zdrowia. Czerwona fasola. Niewłaściwie przygotowana fasola może spowodować, że będziesz naprawdę ciężko chory. Wystarczy 5 lub 6 niewłaściwie przygotowanych sztuk, aby odczuć objawy choroby. A to wszystko dzięki temu, że zawiera sobie związek, który nazywa się fitohemaglutynina. Problemem jest niewłaściwa obróbka termiczna i zbyt krótkie gotowanie. Objawy zatrucia fitohemaglutyniną mogą wystąpić już po 2 godzinach. Pierwsze z nich to typowe mdłości. Następnie pojawiają się biegunki oraz silne bóle brzucha. Jeśli dojdzie do poważnego zatrucia, mogą pojawić się także wymioty. Fitohemaglutynina posiada zdolność do wiązania dwutlenku węgla. Natomiast w zakresie krwi człowieka powoduje aglutynację czerwonych krwinek. Jeśli kupujesz czerwoną fasolę w puszce, to jesteś bezpieczny i nie musisz martwić się o jakiekolwiek zatrucie. Niemniej jednak, jeśli kupiłeś surową czerwoną fasolę, wskazane jest, aby obróbka termiczna trwała przynajmniej 30 minut. Ziemniaki. Ziemniaki zawierają w sobie związek, który nazywa się solanina. Solanina jest trucizną i należy do glikoalkaloidów. W umiarkowanych zatruciach solaniną występują objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak biegunki lub wymioty. Gdzie możemy odnaleźć solaninę? Solaninę możemy odnaleźć w zielonych ziemniakach. Największe stężenie tego związku znajdziecie w skórce ziemniaka. Toteż oczywistą sprawą jest fakt, że musimy ziemniaki obierać. Bez względu na to, czy kupujesz tak zwane stare ziemniaki, czy tak zwane młode ziemniaki, za każdym razem powinieneś je obrać. Nie powinieneś zwracać uwagi na to, że młode ziemniaki zawierają bardzo cienką skórkę. Niestety skórka młodych ziemniaków zawiera tej toksyny znacznie więcej. Orzechy nerkowca. Orzechy nerkowca zawsze poddane są procesowi termicznej obróbki. W zasadzie nigdy nie możesz kupić ich w postaci surowej. A to dlatego, że surowe orzechy nerkowca zawierają w sobie kwas anakardowy. Kwas anakardowy po kontakcie z tkankami organizmu powoduje przewlekłe stany zapalne, a w szczególności układu pokarmowego, którego objawy mogą być podobne do zespołu jelita drażliwego. Zielone pomidory. W zielonych pomidorach możemy odnaleźć toksynę, która nazywa się tomatyna. Należy tutaj wyjaśnić jedną bardzo ważną kwestię. Chodzi tutaj o zielone pomidory jako niedojrzały owoc, a nie gatunek pomidora, który dojrzały ma już zielony kolor. Rabarbar. Rabarbar jest bardzo popularną rośliną, w szczególności w naszym kraju. W przypadku rabarbaru szkodliwe są liście, które zawierają w sobie kwas szczawiowy. Kwas szczawiowy zaburza metabolizm wapnia w Twoim organizmie. Jednym z objawów mogą być kamienie nerkowe. Może się także pogorszyć stan osteoporozy. Mogą pojawić się także objawy ze strony układu nerwowego oraz mięśniowego, ponieważ wapń jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tych układów w Twoim organizmie. Maniok jadalny. Jest to warzywo podobne do marchewki. Posiada bardzo dużo właściwości prozdrowotnych, jednak niewłaściwie przygotowany bywa bardzo groźny dla Twojego zdrowia. To wszystko dzięki zawartości lot australiny, która jest cyjanogennym glikozydem i hamuje wytwarzanie ATP, czyli cząsteczki odpowiedzialnej za wytwarzanie energii w Twoim organizmie. Niewłaściwie przygotowany maniok jadalny jest powodem występowania choroby, która nazywa się konzo. Choroba ta prowadzi do połowicznego niedowładu organizmu, ma podłoże neurologiczne i jest niestety nieuleczalna. Jak zawsze polecam swoją książkę Zneutralizuj chemię z pożywienia i odzyskaj zdrowie. Pamiętaj, że toksyny zawarte w pożywieniu są przyczyną większości chorób cywilizacyjnych. W tej książce dowiesz się, jak zablokować chemię, której nie jesteś w stanie uniknąć. Książkę znajdziesz w linku pod tym filmem.